Trenerze, pierwszy mecz sparingowy w Turcji już za nami. Jak możemy go ocenić? No bo wynik mówi, że gra wyglądała naprawdę dobrze. 2-0. Szczególnie ta druga połowa mogła się podobać. Znaczy, no ja na pewno trochę inaczej oceniam to spotkanie, bo po raz kolejny powtarzam, że chcieliśmy tutaj sprawdzić pewne założenia taktyczne i też zobaczyliśmy inne personalia na innych pozycjach. Chcieliśmy zobaczyć, jak niektórzy zawodnicy będą się prezentowali w innych rolach. Część założeń zostało dzisiaj zrealizowanych. No, najważniejsze założenie było takie, żeby nie stracić bramki i to się na pewno udało. Trochę tych akcji ofensywnych też myślę, że było na wysokim poziomie, natomiast cały czas materiał do pracy. Myślę, że jeszcze daleka droga do tego, co chcemy osiągnąć w tym zespole, bo zmian jest naprawdę dużo i nie mówię tu o zmianach personalnych, ale o zachowaniach, o pewnych nawykach, które u starszych zawodników, czy bardziej doświadczonych, na pewno trudno je zmienić, dlatego dobrze, że mamy te przerywniki w postaci meczów sparingowych, które pozwolą, mam nadzieję, zamknąć taką klamrą ten okres przygotowawszy tutaj w Turcji i tak jak mówię, cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu, zielona trawa, nie ma kontuzji po dzisiejszym spotkaniu, także odbieramy na pewno pozytywnie ten sparing. Z czego możemy być tak naprawdę zadowoleni po tym meczu najbardziej? Znaczy, tak jak mówiłem, no myślę, że przede wszystkim to, że nie tracimy bramek. No, gdzieś te sytuacje przeciwnik sobie stworzył, ale myślę, że dość mało. Byliśmy dzisiaj bardzo agresywni i nie pozwaliśmy na zbyt wiele przeciwnikowi, ale no mecz meczowi nierówny. Trzeba być gotowy na różnego rodzaju sytuacje na boisku i my dzisiaj też grając te dwie połówki w różnych składach pokazaliśmy tą gotowość. Natomiast no ja mnie ciężko zadowolić, jeśli chodzi o wygrane mecze, ale też ciężko mnie zniechęcić, jeśli te mecze nie układają się po mojej myśli. No, cały czas uważam, że można poprawić nawet te wygrane mecze, że można doprowadzić do tego, że przeciwnik będzie miał jeszcze mniej możliwości, jeszcze mniej sytuacji, a my będziemy więcej kontrolowali przebieg spotkania. Także na pewno analiza i rozmowa z zawodnikami o tym, co było dobre i co nam w tym meczu nie wyszło, będzie, ale w tej chwili mamy troszkę czasu na odpoczynek. Dzisiaj już piłkarze mają dzień wolny. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.